Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, kończę właśnie sobie krakuski, uwielbiam słodycze, zresztą co widać, po masie, po brzuszku. Dzisiaj chciałbym ci pokazać pastę Pajkar. Tak jak widziałeś wcześniej, były filmy, dwa podejścia, było wstępnie na padzie ich, można powiedzieć, one stepowym, który jest beznadziejny dla mnie. Później podejście z futrem, które bardzo ładnie się zachowuje z tą pastą. A dzisiaj chciałbym ci pokazać finish na padzie ADBL-a, który jest fantastyczny. Naprawdę uwielbiam tego pada. 150, niestety, albo stety. Akurat przy tym panelu będzie ok. Będę chciał zrobić finish. Pokażę ci ciasteczko później. Pokażę ci holsiki na tym panelu, jak to wygląda. Wezmę mojego kochanego Bailonga. O. Poczekaj, rozjaśnię. Widać bałagan? O, widać, nie? Nieźle. Zobacz, piękne holsy. Bardzo ładnie. Jeszcze jakbym wyłączył lampy, to już w ogóle byłoby cudownie, ale mogę to zrobić, żaden problem. Wybacz, daj mi chwilę. Raz i dwa. Lampy wyłączone. Teraz będziemy widzieć więcej, prawdopodobnie. O, teraz cudownie. Tu jest całkiem względnie, a tu wszędzie jest bałagan. Są holsiki. Nie da się ukryć, tak jak widać. No dobra, wracam. Poczekaj, wybacz, lampa. Pyk, wyświetlacz, tu troszeczkę przymulę, co mi się za bardzo nie błyszczał. Teraz tak, od czego zaczniemy? Zacznę od impregnacji pada. Standardowo założę gumiaki. Od impregnacji pada zobaczymy, jak zachowuje się pasta, jeżeli pracujemy na padzie finiszowym, czyli chcę pokazać, że mając, znaczy mam nadzieję, mając tę pastę, możemy ciąć i finiszować tak naprawdę. Jeżeli, no fakt, że nie wytniemy naprawdę maksymalnych grubasów, tak jak już to widziałeś na wcześniejszym filmie, na którym na pewno propozycja ci się już pojawiła, albo się pojawi. No dobra, ja sobie zaimpregnuję pada i standardowo zjem ciasteczko. W takich robotach. Myślę, że tyle wystarczy. Później tylko trzy grochy. Także ja szamiem. Przy okazji nawilżam pada. Słodycze. I standardowo mocno wbijam. Mocno. Aż poczujesz, że tak naprawdę srogo wypił materiału. O. Tak. Idealnie. Pięknie. I grochy. Raz, dwa, trzy. I to jest wszystko. I lecę z bałaganem. Rozprowadzenie. Zobaczymy, co uda mi się osiągnąć, jeżeli chodzi o tę pastę. Minimalny docisk, 900 obrotów na minutę i tego się będę trzymał.
lepiej w tę stronę. Nawet sobie zmniejszę. Przy talerzu przypadnie 150, to wiadomo, cięcie jest troszeczkę inne i wykończenie inaczej ten pad zbiera. Muszę wstać niestety. No, teraz zdecydowanie lepiej. Czyli jakieś, nie wiem, 800, 700 obrotów na minutę przy tym padzie. I teraz dopiero widzę, że pasta mi się fantastycznie układa. Widzisz, czyli jak wiadomo, dostosowujemy się do pasty i pada. Nie ma co, nie ma typowego schematu. Jak ktoś mi powie, że schemat jest taki i taki, bierze innego pada, robi to samo, dla mnie jest to bardzo dziwne. Nawet na danym lakierze ten sam system może się prowadzić inaczej. Na każdym lakierze inaczej. Na każdym lakierze dany system będzie się prowadził inaczej, właśnie, o tak. I tutaj powiem, że nawet nie będę przyspieszał, widzę, bo nie ma sensu. Ta prędkość i ten delikatny docisk w tej sytuacji, widzę, jest idealny. Musiałem wrócić, bo za dużo paski mi zostało. No pięknie się układa. To jest idealna prędkość przy tym padzie. I tej paście oczywiście. Widzę, że tu raz będę musiał powtórzyć, z tego względu, że za dużo pasty mi zostało. I ostatni przejazd. Nie przyspieszam, nie zwalniam, bo widzę, że pasta idealnie się układa i wypracowuje. Nie kombinuję. No, idealna temperatura. Nie przygrzany. Bardzo fajnie. To jest najważniejsze, wyczuć, jak pasta się układa. Wyczuć ciepło elementów. I wtedy rzeczywiście mogą być z tego wymierne efekty. No zobaczymy, co wyjdzie tutaj, ja tak mówię. Ale mam wrażenie, że będzie chyba dobrze. Na pewno będzie dobrze. No i tutaj najgorsze miejsce przy takich padach. Nie pozwalamy jej zostać tak dużo, bo ciężko jest ją wymyć. Widzisz, co się dzieje? Jak została franca, z tym będę miał problem. Pasta nie lubi, jak zostaje. No dobrze. I tak zostawiam. Przy finiszu, wiadomo, lepiej nie wypracowywać do końca. Ale ona nie lubi, jak zostaje na obrzeżach. Zaraz Ci pokażę, o co chodzi. Bo wiadomo, element jest rozgrzany, zostawiasz i dlatego też wracałem z tą pastą, jak mi więcej zostało, żeby właśnie nie zrobić sobie czegoś takiego. Widzisz, co jest grane? I to nie jest tak, że to tak łatwo usuniesz. No właśnie. Tak jak widzisz, pasty zostało, nie wypracowywałem do końca. Jak to przy finiszu? Lepiej zostawić pastę. Tu akurat elementu nie grzałem, więc w ogóle prawie, że nie zagrzałem, więc z wymyciem nie będzie problemu. Tu jak pasta jej nie wypracujesz i złapie temperaturę, to właśnie są takie klimaty. No dobra, pierwsze zebranie pasty. Duża mikrofibra, żeby było miękko. Pyk. O. Mięciutko, mięciutko. I lecimy. I delikatne ruchy wzdłużne, żeby wiedzieć w razie czego, skąd holsiki.
rysy głębsze. Pięknie, bardzo ładnie się zbiera. Jeżeli chcesz zostawić pastę, zobacz, widzisz, tutaj nie zbiorę, to już wiem. Jeżeli chcesz nie wypracowywać jej do końca, to panel musi być względnie chłodny. Nie możesz go przegrzać. Jeżeli chcesz wyciąć, grzejesz, ale wypracowujesz ją do końca. Także no, każdą pastę trzeba wyczuć. No. Zobaczymy, co tutaj. Być może nie usunęło to holców. No. I co wtedy? I wtedy ból. Ok, najpierw skakuję z IPą 50 na 50. Z tego względu, że zabrakło mi... Raczej nie zabrakło. Od tłuszczaczy mam mnóstwo. W garażu mi zabrakło, a nie chcę mi się biec do komnaty tajemnic. Więc rozrobiłem sobie IPę 50 na 50. Jeżeli ktoś twierdzi, że IPA 50 na 50 to jest to samo, co wymywacze, odtłuszczacze firmowe, niekoniecznie, niekoniecznie. Nawet głupi Cleanet, znaczy głupi, fantastyczny produkt, lepiej wymywa niż IPA 50 na 50. To jest tak doraźnie. Ja i tak to za chwilę zobaczę, z czym poprawię, żeby mieć pewność. I tutaj delikatnie, ma być bardzo nawilżone. Zobacz, o, jak ciężko schodzi, ale nie dociskam. Delikatnie, bardzo delikatnie, króciutkie ruchy. Masz tylko smyrać ten panel, nic więcej. O tak, ok, to wstępnie to mam. Teraz wskoczę ze sprężarką. Sprężarką, ze sprężonym powietrzem. No, polski język być bardzo trudno. No. To mi pasty zostało na ranciku, ale to się pójdzie. Dobrze. A teraz wskakuje mój ulubieniec mistrz, żeby mieć pewność co do wymycia. Najwyższa liga, jeżeli chodzi o wymywanie, moim zdaniem. I teraz tu, tak wzdłuż. No tutaj od razu zebrał. No to jak on zbiera pasty i wymywa wszystko, to jest w ogóle mistrzostwo. O, okej. Dobra. Delikatnie sprężone powietrze. I zobaczmy, jaki został burdel. Nawet nie biorę latarki. Chcę, żebyś był razem ze mną przy tym, czy udało się, czy się nie udało. Wyłączę lampy. Raz, dwa. Rozjaśnię aparat na maksa. Biorę bajlonga i patrzymy, jak to wyszło. No szału nie ma, szału nie ma. Najgorzej też nie jest. A, tu się zaczyna konkretny holz, a tu powoli znikają. Czyli tu by pasowało jeszcze jeden przejazd, powiedzmy, zrobić. Dokładnie. Okej. Okay. No nieźle, 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 nieźle. Pasty finiszowe, typowo finiszowe, robią to lepiej, zdecydowanie. Ten pad jest za miękki do tego, tej pasty, ale na dualce myślę, że udałoby się to osiągnąć. No nic, no wyszło jak wyszło. Tutaj, gdzie kończyłem, zobacz, jest potężnie. Nie wiem, czy ty to widzisz. O, i tu wjeżdżamy i już się kończy. Widzisz? Całkiem fajnie. Wykończenie nie jest mistrzowskie. Pasta bardziej do one stepa, bardziej do... No dobrze, więc tak, cóż mogę powiedzieć. Dla mnie pasta, tak jak już wcześniej mówiłem, bardziej do właśnie padów polishingowych, do futerka, tam naprawdę fajnie się sprawdza, bo wycina i zostawia całkiem fajnie wykończenie, ale nie jest to tak jak przy finiszu, wiadomo, no, jak chcemy konkretny połysk i wyciągnąć konkretnie głębie i połysk, finisz jest wskazany. Z padem ADBL-a nie zagrało, nie zagrało do końca, ładnie usunęło część holsów, ale część została i ten połysk nie jest taki fajny, jak bym chciał, to nie jest to, więc wiadomo, jak na finisz, typowe pasty, i wtedy mamy naprawdę perełkę. Przy tym padzie niekoniecznie, nie jestem usatysfakcjonowany. Pomimo, że nie grzałem panela i starałem się, żeby ta pasta się układała ładnie, może to wina tego, że nie wypracowałem jej do końca. Ale nie chciałem, na finiszu nie chciałem jej do końca wypracowywać. Nie jest źle, ale holsy zostały gdzieniegdzie i tu na przykład zostały, tu ładnie, gdzie padła całość, idealnie. I tu, gdzie już końcóweczka, gdzie przechodzimy,
Tu nie jechałem, jest gruby holst. Tu znikają, ale ten połysk jest, nie jest fajny. Połysk mi się nie podoba. Tutaj ewidentnie widać, że brakuje finiszu tak naprawdę, więc osobiście jakbym miał tej pasty, nie używałbym jej do finiszu, o tak może w ten sposób, bardziej właśnie do one stepa, do wycięcia średnich rys. No dobra, myślę, że będę na tym kończył film, może i mało konstruktywny, ale chciałem pokazać tę pastę też i jako finisz i tutaj moim zdaniem pasta się nie sprawdza. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!